proces, jak to tworzą, jest prawdziwym koszmarem. To jest do tej pory najdłużej charakteryzacja moja trwała jednej postaci 5 godzin. I już miałam po prostu takie momenty, że już Madzia, głowę trzymaj, nie mam siły tu cały czas. Bo naprawdę to jest, już no, warunki są oczywiście jak najlepsze, jakie są możliwe, jak jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy, czyli w hali. Ale to jest bardzo męczące wbrew pozorom, bo się zaczyna od odtłuszczania twarzy, coś tam nie wiadomo co, a gająca, która to robi, zna się na tym najlepiej. Później wkładają nam nos, brodę, często policzki, doklejają baki, wąsy, cuda, nie wiadomo co, w zależności jaką postać stworzymy, peruki. Czasami nas frizeliną, na przykład, jeżeli któraś postać z naszych musi być tęższa, no to nagle po prostu tony frizeliny wjeżdżają, a tu jest gorąco, więc bywały momenty, że po prostu mieliśmy lekkie zawroty głowy. Ale to wszystko jest nic, bo jak widzimy ten efekt finalny, siedzimy już na tych kanapach po tych wykonach i po prostu no, banany takie na twarzy tutaj, gdybyśmy nie mieli uszu, to pewnie dookoła głowy. To są niezapomniane chwile. Charakteryzacja jest najtrudniejsza, ale też no, to jest ten efekt. To jest ten efekt, który Państwo później widzą przed telewizorami, który widzi publiczność. I kiedy wychodzimy z tej windy jako dana postać, to widzimy tylko ten szok na twarzy. Taki, nie, to jest niemożliwe, że to jest ona, albo niemożliwe, że to jest on. Dla mnie największym problemem w charakteryzacji są w ogóle soczewki, które przy jednej z postaci do jednego oka miałam zakładane jakieś 40 razy. Bo nie byłam w stanie, nie wiem, ja nigdy nie miałam soczewek. Dziewczyny robiły co mogły, stawały na rzęsach. 3 ekipy próbowały mi włożyć te soczewki i nie dało się. I po prostu oko już czerwone. Nie no, słuchajcie, to był koszmar. Ale za każdym kolejnym razem idzie nam lepiej.